murach kolegiaty wałbrzyskiej wszystkich gości na naszym dorocznym wielkopostnym koncercie. Koncercie w dniu szczególnym, 13. rocznicę odejścia do domu ojca świętego Jana Pawła II. Bardzo serdecznie witam w naszej świątyni chór i orkiestrę Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją dzisiaj pani Małgorzaty Sapiechy-Muzio. Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Zespołu Szkół Muzycznych na czele z panem dyrektorem Krzysztofem Brękiem, pedagogom, wychowawcom za chęć zorganizowania tego wspaniałego wydarzenia po raz kolejny po przerwie wywołanej pandemią. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych gości, naszych parafian, ale jest to wydarzenie całego miasta, mieszkańców miasta, rodziny naszej wspaniałej młodzieży, tych, którzy łączą się z nami też poprzez transmisję. Bardzo serdecznie witam gospodarzy naszego miasta w osobie pana prezydenta, doktora Romana Szeleneja, pani wiceprezydent Marii Romańskiej, wszystkich znamienitych gości, którzy zaszczycili nas dzisiaj swoją obecnością. Dziękuję już na wstępie księdzu Danielowi Kołodziejczykowi, wikariuszowi naszej parafii świętego Aniołów Stróżów za słowo wiążące. Życzymy sobie pięknych, wspaniałych, głębokich przeżyć w tym czasie, kiedy stoimy pod krzyżem, rozważając pasję, mękę Zbawiciela. Niech te utwory komponowane przez najwybitniejszych twórców historii pomogą nam głębiej przeżyć te tajemnice. Życzę wspaniałych, głębokich wrażeń i miłego czasu naszej pięknej świątyni. Przyprowadzili oślice i źrebie i położyli na nie swe płaszcze, a on usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze w drodze, a inni obcinali gałązki drzew i słali nimi drogę. A tłumy, które go poprzedzały i które szły za nim, wołały głośno: Hosanna synowi Dawida! Błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. Przez cały dzisiejszy dzień te słowa rezonują w naszych sercach. Uświadamiają nam, że rozpoczynamy najważniejszy tydzień w przeciągu całego roku. Rzeczywistość Niedzieli Palmowej wprowadza nas w to wielkie misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzisiaj jesteśmy świadkami początku tego wielkiego dramatu rozgrywającego się w narodzie wybranym, przez który przyszło objawienie i który niejako dał Boga całemu światu. Mimo wielu wieków obietnic i przygotowań, w jednej chwili odrzuca prawdę. Odrzuca Mesjasza i skaże go na śmierć. A zobaczmy, że przecież w tej chwili wielu spośród synów Izraela wiwatuje na cześć Jezusa, gdy ten wjeżdżał do Jerozolimy. Widzą w nim swego króla, przyjaciela, wyzwoliciela. A jednak minie tylko kilka dni, a ci sami ludzie zaczną głośno głosić kłamstwa i bluźnierstwa. Nieustannie będą krzyczeć: ukrzyżuj. Naród ten wyda więc na śmierć niewinną osobę, będąc zawładnięty zawiścią i niechęcią do Chrystusa, wierząc w kłamstwa i oszczerstwa, tylko po to, by uciszyć jego niewygodne nauki
stłumić głos własnych sumień. Czy z nami nie jest podobnie? Nad tym pytaniem chcemy się pochylić dzisiejszego popołudnia. Chcemy się zatrzymać i wpatrywać w Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, abyśmy mieli je w obfitości. W to głębokie misterium Wielkiego Tygodnia wprowadzi nas dzisiejszy koncert przygotowany przez chór i orkiestrę Zespołu Szkół Muzycznych imienia Stanisława Moniuszki w Wałbrzychu pod dyrekcją pani Małgorzaty Zapiechy-Łusią. Niech każda nuta, każdy dźwięk trafiający do naszych uszu pomoże nam wejść w to wielkie przesłanie, które niosą z sobą te ostatnie dni Wielkiego Postu. Niech pomogą nam zjednoczyć się w wierze i miłości. Niech na ten czas zamilkną oklaski aż do ostatniej nuty tego koncertu, byśmy w pełni mogli się zachwycić, jak wielki jest Pan. Pokazywał, jak wiele dzięki niej możemy zdziałać.
a my wciąż, jak gdyby głusi na głos Boga, zapatrzeni w swoje własne siły, z wielkim uporem szukamy rozwiązania dla tych wszystkich spraw, smutków i trudności, które zaśmiewają nasze serca i tak często błądzimy. A przecież mówi, módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Modlitwa w Trójcu, tak jak inna modlitwa naszego Zbawiciela, a zarazem bardziej niż którakolwiek, jest nie tylko objawieniem prawdy o powołaniu i posłaniu Syna Bożego, ale pokazuje, gdzie każdy z nas powinien szukać oparcia w tych trudnych chwilach i sytuacjach, które doprowadzają człowieka do trwogi czy paraliżującego lęku. W modlitwie zjednoczeniu z Bogiem. Te słowa pochodzące z księgi proroka Izajasza
pokazują nam jedno. Bóg myśli i działa w zupełnie inny sposób niż człowiek. Jego działania mogą wydawać się nam poludne. Zanim kogut zapieje,
trzy razy się były dla niego motywacją do nawrócenia, do konkretnej zmiany w jego życiu. Wpatrywanie się w Boże oblicze pokazuje nam, że nasza walka z grzechem wcale nie jest z góry przegrana, że dzięki wierze, nadziei i wytrwałości naprawdę możemy zmienić swoje życie i osiągnąć świętość. Dokładnie to ujrzał Piotr w obliczu cierpiącego Chrystusa. Dokładnie to pomogło mu w końcu zrozumieć, że Jezus uczynił to dla każdego z nas. Twój grzech jest niczym wobec potęgi Bożego przebaczenia. Wierzysz w to? Thank you.
dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, znak fizycznego bólu. Mierzymy je bólem mięśni, łamanych kości, jakichś cielesnych dolegliwości, które przez długi czas nie dają o sobie zapomnieć. I w tym wszystkim zapominamy, że cierpienie mierzy się przede wszystkim wrażliwością serca. Tak trudno zrozumieć nam cierpienie Jezusa, gdy Go biczowano, wyśmiewano, gdy był przybijany do krzyża. Tak trudno zrozumieć nam cierpienie Jezusa, gdy walczył o każdy kolejny oddech, wisząc na krzyżu. Ale chyba trudniej zrozumieć nam Jego cierpienie z faktu, że zrobiły to Jego ukochane dzieci. Te tłumy wrzeszczące i plujące z nienawiści, faryzeusze szydzący pod krzyżem, żołnierze z satysfakcją wbijający każdy kolejny gwóźdź. A w końcu my. Tak I'm
chyba ta troska, ten brak obojętności na los stojącej obok osoby sprawiły, że w chwilach ostatnich uderzeń papieskiego serca trwały obok niego gorejące z miłości serca tak wielu z nas. Trwały aż do końca, gdy w niebie zabrzmiał dzwon, by wybić tę godzinę. 21:37. By obwieścić, że do wieczności odszedł on, papież Jan Paweł II, wielki. Szukałem was, a teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję. Te słowa papież wypowiedział w dzień swojej śmierci na wieść o tym, że do Watykanu przybyły tysiące młodych ludzi. W 18. rocznicę jego odejścia do wieczności te słowa zachęcają nas, by w tej wałbrzyskiej kolegiacie oddać hołd temu wielkiemu świętemu. Chcemy podziękować Bogu za dar życia i pontyfikatu papieża Polaka, a w końcu wspomnieć i uhonorować jego osobę, zatrzymać się i wpatrywać przykład jego życia. Chcemy to zrobić z chórem i orkiestrą ze Zespołu Szkół Muzycznych, a także z chórem dziecięcym tej szkoły, który za chwilkę do nas dołączy. Chcemy to zrobić wspólnie, a myślę, że nie moglibyśmy zrobić tego lepiej, niż wspólnie odśpiewując ulubioną, oasową pieśń świętego Jana Pawła II. Thank you.
przed nami wspaniała pani dyrygent, która powie osobiście dwa słowa na temat tego fantastycznego koncertu. Koncerty wielkopostne są tradycją naszej szkoły już od wielu, wielu lat. Pierwszy koncert odbył się 25 lat temu, w 1998 roku. I ta tradycja została z nami do dziś. Przerwała ją pandemia niestety, ale cieszymy się, że po tej przerwie spowodowanej pandemią mogliśmy ponownie wrócić do tej tradycji koncertów wielkopostnych, które zawsze odbywały się w Niedzielę Palmową. Ile czasu trwało przygotowanie tych utworów? Przygotowywaliśmy się do koncertu ponad 2 miesiące. To chór i orkiestra zespołu szkół muzycznych to bardzo zdolna młodzież, niemniej wymagają takiego opracowania, dopracowania szczegółów, żeby jako zespół mogły się pięknie zaprezentować. Jakie utwory zostały dzisiaj wybrane na cześć? Usłyszeliśmy i Adagio Tommaso Albinoniego, usłyszeliśmy arię na strunie Jana Sebastiana Bacha, Gabriela Fauré Pawane, jak również Ave Verum Corpus Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zatem są to utwory o tematyce wielkopostnej i w tym okresie prezentowane. Wszystkiego dobrego w imieniu całej szkoły. Pięknych, wesołych, rodzinnych świąt.